Siemaneczko moi drodzy widzowie, witam was bardzo serdecznie z tej strony Kacper, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, a dziś zajmiemy się oceną oficjalnych 50 kart, które wydała FIFA. Nie będzie to polegało na zasadzie takiej, że ocenię 50 kart w jednym odcinku, tylko będzie to rozbite na 5 odcinków. Myślę, ocenimy sobie 10 kart na odcinek. Dlaczego nie ma teraz i nie było potencjalnych up i downgrade'ów innych lig? Uznałem, że to już nie ma sensu robić w tym momencie tych potencjalnych up i downgrade'ów innych lig, skoro EA przedstawiło nam 50 kart takich silniejszych, więc nie wiem, nie miałoby to jakiegokolwiek celu. I doszedłem do wniosku, że właśnie zrobię to w taki sposób, że omówię akurat te karty. Dodatkowo dlaczego nie było materiałów? Zmieniłem miejsce zamieszkania i to tak troszeczkę się odbiło szerokim echem na kanale, bo tydzień chyba nie było filmów, ale już teraz to postaramy się w miarę ustatkować. Jeżeli wam się spodoba, to zostawcie łapkę w górę. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować mój kanał, żeby było was jeszcze więcej, bo pędzimy po 3000. Napiszcie w komentarzu, czy wam się podobało i lecimy. Oficjalną 50 kart przedstawionych przez EA rozpoczyna Blaise Matuidi, który dostał upgrade karty O2 overalla wzwyż. Dostał plus 4 do tempa, 0 do strzałów, plus 1 do podań, plus 1 do dryblingu, 0 do defensywy, plus 3 do fizyczności. U Matuidiego warto zaznaczyć, że odjęto mu gwiazdkę słabszej nogi. Nie wiem z jakiej przyczyny, ale no Matuidi będzie miał o tę gwiazdkę słabszej nogi mniej. Kolejnym zawodnikiem na tej liście jest Marcelo, któremu mega stycznie podwyższono overall. Z 83 overall skoczył mu na 86, gdzie odjęto mu pace'a, no niestety, ale no EA tak się czasami lubi bawić. Dodano mu strzałów plus 2, plus 3 do podań, 0 do dryblingu, do defensywy i do fizyczności dodano mu po 1. Warto też zaznaczyć, że u Marcelo dodano tutaj jedną gwiazdkę sztuczek i bardzo fajnie, ponieważ Marcelo bardzo dużo tych skilli w rzeczywistości pokazuje, więc tutaj bardzo fajnie to EA postanowiło odwzorować tego Marcelo i bardzo mi się ten pomysł podoba. Kolejny zawodnik na tej liście to Pierre-Emerick Aubameyang, któremu podwyższyli overall o 2. Jej postanowiło mu zrobić taki surprise'ik, podwyższyć mu znowu o 2 do góry. U Aubameyanga nie zmieniło się praktycznie nic, poza tym, że dodano mu 1 do strzałów, a ja liczyłem na to, że dodano mu przynajmniej 1 do tempa. Byłoby tak śmieszkowo. Aubameyangowi dodano także jedną gwiazdkę słabszej nogi, aczkolwiek w jego przypadku to tak zbytnio mi różnicy nie robi, ponieważ ja bym tam wolał jakieś sztuczki u Aubameyanga, no ale EA tam zadecydowało, że lepiej dodać mu tę jedną gwiazdkę słabszej nogi. Kolejny zawodnik na tej liście i tu trafiłem z lewą pomocą, Dimitri Payet, który będzie grał na lewej pomocy. Troszeczkę było takiego wyśmiewczego, a Payet zachoruje na lewą pomoc w FIFA 17, a widzicie, miałem rację. Pomyliłem się z overallem o 1, Payetowi dodano więcej niż ja oceniałem, także Payet będzie miał overall 86. Do strzałów i do tempa nie dodano mu w ogóle nic. Do podań dodano mu 3, do dryblingu dodano mu plus 4. Odjęto mu defensywę o 2, dodano mu fizyczność, no i gwiazdki sztuczek, jak i słabsza noga zostały na tym samym poziomie. No ja tutaj bym się zastanowił nad 5 gwiazdkami dla Payeta, skoro Pogbie dodano 5 gwiazdek, znaczy gwiazdkę, czyli ma 5, mieć w FIFA 17 gwiazdek, to czemu Payetowi nie dadzą? Ja się tutaj bym wykłócał, ale no wiadomo, ja w EA nie pracuję. Numerek 46 na tej liście to Arjen Robben, któremu zdewaluowali kartę naprawdę byczo. Byczo mu tutaj zdewaluowali kartę, ponieważ odjęli mu overalla o 3, odjęto mu pace'a o 6, odjęto mu strzałów i podań o 1, odjęto mu dribbling i fizyczność o 2, została tylko defensywa na tym samym poziomie, tak samo jak i gwiazdki sztuczek i słabsza noga też zostały na tym poziomie. No latający Holender stanie się teraz no mniej tak bardzo pożądaną kartą aniżeli w FIFA 16. Kolejnym zawodnikiem w tym zestawieniu rankingowym jest James Rodriguez, numerek 45, przypadł jemu jedna z twarz FIFA 17. Tutaj overall u Jamesa się nie zmienił, pozycja tak samo się nie zmieniła. Odjęto mu pace'a o 2, odjęto mu strzały i podania o 1. Dribbling i defensywa zostały na tym samym poziomie, natomiast fizyczność u Jamesa odjęto aż o 4.
sztuczki, słabszą nogę zostawiono Jamesowi Rodriguezowi na tym samym poziomie. No troszeczkę tutaj jak na twarz FIFA, troszeczkę tutaj pokarcili tą jego kartę, ale myślę, że tutaj wszystko ma odzwierciedlenie w tym, że zbytnio pod koniec sezonu w Realu Madryt nie grywał. Kolejny zawodnik w tym zestawieniu to David Silva. To jest dla mnie jakaś porażka, dlaczego jemu odjęto overall tylko o 1, a przynajmniej powinni mu odjąć przynajmniej o 3. Nie wiem dlaczego, ja mam takie złe odczucie, no ale cóż. Więc David Silva, odjęty overall o 1, odjęto mu tempo o 5, podania, strzały i dribbling odjęto mu o 2, defensywa stała na tym samym poziomie, fizyczność dodano mu plus 1. Sztuczki i słabsza noga zostały u Silvy na tym samym poziomie, no i według mnie ta karta no na tak wysoką ocenę nie zasługuje, no ale ja mogę się po prostu mylić. A jeżeli też uważasz, że David Silva nie zasługuje na tak wysoki overall, napisz w komentarzu, czy zgadzasz się z moją opinią. Kolejny zawodnik na tej liście to Karim Benzema. Karim Benzema, który dostał upgrade o 1. Ja obstawiałem, że Benzema dostanie downgrade o 1, ale tutaj, jak można zauważyć, się myliłem. EA odjęło Benzemie tempo o 2. Strzały, defensywa i fizyczność u Benzemy zostały na tym samym poziomie, natomiast podania dodano mu plus 2 i dribbling dodano mu 1. Sztuczki i słabsza noga u Karima zostały na tym samym poziomie. Pędzimy dalej. Przedostatnią kartą w dzisiejszym zestawieniu jest Arturo Vidal. Arturo Vidal, który miał naprawdę dobry sezon i dostał upgrade karty o 1. Bardzo się z tym zgadzam, ponieważ Vidal akurat jest taką kartą, takim zawodnikiem, taką kartą bardziej pożądaną. No ja bym tutaj mu jeszcze zwiększył te sztuczki o 1, ale może nie przesadzajmy. U Vidala, tak jak mówiłem, zwiększono overall o 1, tempo i podania zostały na tym samym poziomie, strzały dodano mu plus 2, odjęto mu dribbling o 2, dodano mu także defensywy i fizyczności plus 1, sztuczki, słabsza noga, no niestety u Vidala zostały na tym samym poziomie. Ostatnią kartą w tym zestawieniu jest Sergio Busquets i naprawdę dostał upgrade karty o 1, ale no normalnie w oczy się rzuca to minus 11 do tempa. Boże, dlaczego pokarałeś Busquetsa tak słabym tempem? Przecież to był taki kocur, a teraz to on nie będzie nawet wart 2000 przez to tempo. No ale jak kto lubi. Niestety EA skarciło nam Busquetsa. Minus 11 do tempa, strzały zostały na tym samym poziomie, podania plus 2, dribbling, defensywa na tym samym poziomie, fizyczność plus 1, sztuczki, słabsza noga zostały na tym samym poziomie, a jeżeli uważasz, że Busquets został skarcony, no to napisz w komentarzu, bo ja naprawdę uważam, że on został skarcony tym obniżeniem tempa aż tak bardzo w dół. Moi drodzy, to było na tyle. Jeżeli wam się spodobało, to zostawcie łapeczkę w górę. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał. Napiszcie w komentarzu, czy zgadzacie się z moimi opiniami, czy też nie. Fajnie by było widzieć duży odzew w łapkach. Wtedy będę wiedział, że chcecie drugi odcinek szybciej i że chcecie zobaczyć go w takiej samej formie, jak zrobiłem ten. Napiszcie w komentarzu, tak jak mówiłem, czy zgadzacie się z tymi opiniami i czy po prostu odcinek wam się podobał i czy taka forma też wam odpowiada. Z mojej strony to tyle. Dzięki za uwagę. Do usłyszenia w następnych odcinkach na moim kanale. Cześć!